24 października wspominamy błogosławionego Józefa Baldo, prezbitera. Józef urodził się 19 lutego 1843 roku w Płeniago na zachodnim brzegu jeziora Garda w prowincji Brescia na północy Włoch. Był szóstym z dziewięciorga rodzeństwa, lecz niestety sześcioro dzieci zmarło jeszcze we wczesnym dzieciństwie. Rodzice dali mu dobre wychowanie moralne i religijne. W wieku 16 lat Józef rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. Był tak dobrze uformowanym i wykształconym klerykiem, że święceń udzielono mu już, gdy miał 22 lata. Krótko pracował w parafii, gdyż wezwano go do pracy w seminarium. W ciągu 10 lat pracy dał się poznać jako bardzo gorliwy wychowawca kleryków. Dbał nie tylko o ich przygotowanie naukowe, ale też o formację duchową. Po tych owocnych latach pracy w seminarium Józef poprosił o możliwość pracy w parafii. Posłano go do pracy w Ronco all'Adige w pobliżu Werony. Kiedy rozpoczynał pracę w tej parafii, powiedział ludziom, że przyszedł, by im służyć, żeby im pomagać, by być do ich dyspozycji, że chce wszystko robić dla nich, a przede wszystkim troszczyć się o ich zbawienie. Józef włożył dużo wysiłku, by zorganizować pomoc charytatywną i opiekę społeczną swoim parafianom. Między innymi założył bezpłatne przedszkole, szkołę pracy i gimnazjum parafialne, a także otworzył bibliotekę. Ponadto założył też robotnicze towarzystwo wzajemnej pomocy, aby chronić ubogich przed lichwiarzami, katolicki bank wiejski, aby udzielać pożyczek i lokat o korzystnym oprocentowaniu. Otworzył też mały szpital, aby opiekować się chorymi ubogimi i przyjmować opuszczonych starców. Józef był nie tylko dobrym społecznikiem, wiedział, że wszystkie te dobre organizacje muszą mieć swój fundament w modlitwie. Założył więc apostolstwo modlitwy, Bractwo Najświętszego Sakramentu i inne grupy modlitewne. Założył też zgromadzenie małych córek świętego Józefa. Siostry te opiekowały się osobami starszymi i chorymi w szpitalu, a także uczyły dzieci i młodzież. Ksiądz Józef Baldo zmarł po 22 miesiącach bolesnej choroby 24 października 1915 roku w wieku 72 lat w Ronco all'Adige. Został ogłoszony błogosławionym 31 października 1989 roku w Rzymie przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Józefa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.